to był piękny dom. Zresztą w dalszym ciągu jest pięknym domem. Ja tutaj przyjeżdżam zawsze z taką radością i z takim poczuciem, że to jest po prostu dom, do którego zawsze mogę wrócić, cokolwiek by się w życiu nie zdarzyło. To był rozbieg właśnie, jeżeli nagromadziło się większa ilość śniegu, nasypało, no to Kamil miał niewiele pracy, bo wystarczyło tylko usypać tutaj troszeczkę tak zwaną bulę i rozbieg miał naturalny i skakał z tego daszku. No, praca polegała na tym, że trzeba było wyjść na ten daszek. Pierwszą skocznię, jaka była, to była tutaj. Tak. Jest idealny, nawet widać, że jest profil, po prostu tu jest rozbieg, tam był próg. Tu był próg skoczni, tu i tu się leciał. Pamiętam tutaj, w tym miejscu właśnie, wołał mnie zawsze o 10 w nocy, żeby iść mu poasystować i mierzyć odległość. Skacze, on brał dwie świeczki, zapalał je, kładł je na progu, żeby wiedzieć, gdzie, w którym momencie ma się odbić. I oczywiście lądował bardzo ładnie daleko. Ja mu mierzyłem te odległości też ze świeczką w ręku. Czy zależy się od tego, jaki szybki był śnieg, bo to bywało różnie, albo był bardziej zmrożony, albo był bardziej świeży. No to rozbieg był tam praktycznie spod tamtych drzew. Rozbieg miał może ze 150 metrów, a latało się po 20, prawda? 15-20 metrów. No ale wtedy było wiadomo, że to nie było aż takiego potężnego odbicia w nodze, jak jest teraz, tej mocy. No tutaj była najlepsza skocznia. Tu był próg, albo czasami w zależności już od tego, jaki był fajny śnieg. Była szybkość, tu gdzieś był próg, to się robiło, dobudowywało, bulę dosypywało i tam. Najgorsze w tym wszystkim jeszcze było to, albo i najfajniejsze, zależy z jakiej perspektywy, że czasem pół dnia, albo i dłużej, robiło się samą skocznię, że trzeba było ją wydeptać, zeskok, rozbieg, trzeba było zrobić po prostu tutaj taki próg, dosypać trochę buli, żeby to wiadomo, że to musiał być profil taki jak na prawdziwie, no nie? Wszystko wyniuniać. Czasami 6 godzin schodziło na to, żeby ją zrobić, a później zachodziło słonko, no nie, to skoczyło się ze 2-3 razy i do domu. A przychodziło się na drugi dzień i tu albo pół metra śniegu więcej, albo pół metra śniegu mniej, prawda? Myśmy uprawiali wszyscy sport, bo całe życie wtedy spędzało się na zewnątrz. No i między innymi zimą, no to co? No to sanki i narty, tak? No to jeżeli narty, no to poszło to tak jakby w sposób naturalny. Rodzice nie blokowali tego, jakby nie patrzyli w tamtym czasie jako na przyszły zawód. Kamil był takim żywym srebrem. Dziecko, które bez, nie, ono nie chodziło, tylko biegało. Pamiętam ten moment, kiedy wujek Józek przywiózł mi narty. Pierwsze skokówki były to Polsporty, takie niebieskie, pamiętam, były ogromne i ciężkie, ale wiem, że bardzo się wtedy cieszyłem i już nie mogłem się doczekać, kiedy na nich będę mógł skakać. Gdzieś tam wujek Józek, mój kuzyn, porozmawiał z jakimś tam magazynierem z jakiegoś klubu i takie właśnie już zużyte, zdezelowane stare narty z wiązaniami i z butami przyniósł mu. No nie? Te buty jeszcze zaśniedziałe, cuchnęły jak diabli, ale Kamil się też przytulił do nich, wziął je do łóżka i z nimi spał. Tak jak oni, chłopaki, jeździli na nartach, to u nich to też ewoluowało. No bo tak, najpierw zjechał, potem sobie zrobił slalom. No to oni też potrzebowali więcej adrenaliny, więcej doświadczeń. I to ich też popychało, a ten umiał, ja też pokażę, no nie? To też taka fajna, naturalna rywalizacja, nie chora, tylko taka fajna, dziecięca. Że Kamil doszedł do pewnych umiejętności tutaj za domem. Z
wstawałem najczęściej o godzinie 7 rano, z rodzicami jechałem do pracy i stamtąd miałem jeszcze trochę drogi na skocznie, szedłem wtedy na nogach, zajmowało mi to około pół godziny, później był trening od 9 do 11, później w dół do szkoły, nauka, czasami nawet do 19.40. Później wracałem do domu albo autobusem, tak jak mówię, ostatnim o 20 chyba 30 ostatni autobus. A czasami jak zajęcia się kończyły właśnie wcześniej, też nie czekając na autobus 2-3 godziny, no to wolałem po prostu wyjść tutaj na nogę. Jak się już tą część trasy pokonało, to już się praktycznie było w domu, chociaż jeszcze tak naprawdę dom był ponad kilometr stąd, w tamtą stronę. Natomiast tu już było w miarę po płaskim, także już się szło bardziej z uśmiechem na twarzy. Kamil wchodzi do domu. Jest zima, czyli już jest noc i ja daję mu zupę, prawda, grzeję tam taką kolację, zupę mu grzeję, żeby zjadł, a Kamil w tym momencie siada przy stole, prawda, i nagle patrzy, że dziecko śpi, jedna ręka w talerzu z łyżką, a z drugiej strony głowa na drugiej ręce i on śpi przy tym jedzeniu. Dla mnie to było tak po prostu, to jest tak ściska za gardło, za serce, to jest nie do opowiedzenia po prostu. To taką sytuację, jak patrzy się na dziecko własne, które jest zmęczone, padnięte, a przecież on musi jeszcze lekcję odrobić.